Niewiele zostało nam sposobów na to, jak legalnie osiedlić się w Wielkiej Brytanii. Nadal jednak istnieje pełno sposobów na to, jak nie dać się z niej wyrzucić. Czy po Brexicie trudniej jest wjechać na teren Wielkiej Brytanii? Tak! Nie, to znaczy zależy, w której kolejce zajmiesz miejsce. 95% osób, które znacie, powie wam, że z ich doświadczenia na granicach tego kraju nic się nie zmieniło. Statystyczny polski Marcin po Brexicie robi dokładnie to samo, co robił przed Brexitem. Bierze plecak, przechodzi przez bramkę z wykrywaczem śmieci, a na brytyjskiej granicy automatycznie wbija się w przejście samoobsługowe i skanuje paszport. No i ten statystyczny Marcin powie wam, że teraz w 2023 roku do Wielkiej Brytanii wjeżdża się równie łatwo jak 10 czy 20 lat temu. Jeszcze do niedawna ja sam należałem do osób, które uważały, że Brexit to odwalił się głównie na brytyjskim rynku pracy i w brytyjskiej ekonomii. Ale na pewno nie na brytyjskiej granicy. Nie znałem fizycznie ani jednej osoby z Polski, której fizycznie odmówiono by wjazdu na teren Wielkiej Brytanii. I żyłbym sobie w tym błogim przeświadczeniu dalej, gdybym podczas jeszcze jednej podróży z Polski do Wielkiej Brytanii sam nie natknął się na urzędnika granicznego, zesłanego przez samego stwórcę. Znacie ten typ urzędnika. 40-godzinny dzień pracy to dla niego bardziej teoria niż praktyka. Po przyjściu do domu z pracy od razu sprawdza maile z pracy. No i nerwowo uśmiecha się za każdym razem, kiedy ktoś pyta go o to, jak spędza czas wolny. No ale nieważne, zanim przejdziemy dalej, wrzucę wam wielki ekran koloru emigracyjnego z napisem: ta historia mogła, ale nie musiała wydarzyć się naprawdę. Opisane tu wydarzenia mogły być prawdziwe albo zostały wymyślone dla potrzeb tego programu. W skrócie, mogło tak być, ale wcale nie musiało. No dobra, i dupa bezpieczna. No więc rzecz działa się pod koniec wakacji 2022 roku, kiedy wesoło wracałem autem z Polski do Wielkiej Brytanii. No i niewiele brakowało, abym ostatnie dni lata spędził nie w hinduskiej Anglii, ale w arabskiej Francji. Na pokładzie samochodu, którym jechałem z Polski, miałem niezawodny zespół w składzie: córka, która nie mówi po polsku, żona, której nie rozumiem w żadnym mówionym języku, pies, którego dla jaj nazwaliśmy kiedyś Paweł i tak już zostało, oraz dodatkowy pasażer, który 2 lata po oficjalnym Brexicie dojrzał do decyzji, aby przyjechać do Wielkiej Brytanii i wreszcie osiedlić się w niej na stałe. W porę nam się ten pasażer obudził. Jeszcze do końca czerwca 2021 roku wystarczyło na 15-20 minut odpalić sobie brytyjską aplikację rządową, a następnie odpowiedzieć na kilka prostych pytań. No i po tych 15-20 minutach praktycznie z marszu otrzymywało się brytyjskie prawa obywatelskie. O tej aplikacji było głośno w Wielkiej Brytanii przez praktycznie 3 lata. Tylko wyjątkowo wymagające umysłowo jednostki przespały proces ubiegania się o status do końca czerwca 2021 roku. Natomiast po czerwcu 2021 wszystko zrobiło się takie trochę trudniejsze. Co prawda nieznacznie trudniejsze, bo to nadal Wielka Brytania z systemem imigracyjnym pełnym dziur, ale jednak trudniejsze. Przypominam, że ta historia wcale, ale to wcale nie musi być prawdziwa, ale może być prawdziwa. No więc kiedy wracałem samochodem z Polski, to czynnych bramek na granicy Francja-Wielka Brytania było 3. Dwie z nich działały szybko i sprawnie. Tam żaden samochód nie stał dłużej niż 3-4 minuty. Przy tych bramkach wszystko szło gładko. Pasażerowie pokazywali bilety na Eurotunel, błyskali paszportami, bramki otwierały się, a oni jechali dalej. I to właśnie kierowcy przejeżdżający przez te stanowiska będą wam zawzięcie wmawiać, że po Brexicie na przejściach granicznych w Wielkiej Brytanii nic się nie zmieniło. No jak? Zero problemu. No ale ja, ponieważ zawsze bardzo dobrze oceniam sytuację, stanąłem w kolejce numer 3. Kolejce, która z początku wydawała się najmniejsza, ale w praktyce od 30 minut nie drgnęła. Dlaczego? Bo urzędnik, który sprawdzał dokumenty na mojej bramce, został zesłany na ziemię z nieba przez samego premiera Wielkiej Brytanii. On nie przepuści żadnego samochodu, dopóki w 200% nie upewni się, że wszyscy pasażerowie kochają brytyjską królową, że szanują brytyjską flagę, a na skarpetkach mają wizerunek Borisa Johnsona. Swoją drogą, God Save the Queen nie zestarzało się w tym kraju za dobrze. No więc kolejka do naszego stanowiska robiła się dłuższa i dłuższa. I nie dlatego, że zmieniły się jakieś procedury, tylko dlatego, że w okienku pracował prawdziwy maniak. Człowiek, który nawet jeśli sprawdził twój paszport, to za 2 minuty chciał go z powrotem, bo przypomniało mu się, że coś w nim do końca nie gra. No i widząc już z daleka, co się dzieje, chciałem zmienić kolejkę. Tylko niestety za mną i w kolejce obok stało już tyle samochodów, że stało się to niemożliwe. Z drugiej strony pomyślałem sobie, a co taki urzędnik może nam tak w zasadzie zrobić? Jednorazowy certyfikat zdrowotny dla pieska wyrobiony za 300 funtów jest. Paszporty wszyscy mamy. Ja tam jedynie prowadzę na YouTubie taki niszowy program antyrządowy, ale nic więcej. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Surfshark. Serwis VPN, który znacie już między innymi z tego, że idzie jak przecinak przez internetowe blokady regionalne i terytorialne ograniczenia treści. Żona nadal
nadal narzeka, że pomimo dostępu do wielu serwisów wideo w tym kraju nadal nie ma czego oglądać? Wystarczy, że zainstalujesz Surfshark, przełączysz region na Koreę Południową i w ułamku sekundy dostarczysz jej tysiące nigdy wcześniej nie widzianych oper mydlanych. Koreańczycy produkują te opery jedną po drugiej. Nie ma za co! Surfshark to także serwis, który maskuje wasze dane w sieciach publicznych i ogłupia serwery śledzące położenie geograficzne. W skrócie, po zainstalowaniu i po uruchomieniu aplikacji stajecie się dla świata cyfrowego dokładnie tym, czym zawsze powinniście być. Zbiorem randomowych, nikomu niepotrzebnych cyferek. Chciałbyś Surfsharka dla całej rodziny, ale przez ceny paliwa i cukru budżet się nie spina? Na to też jest sposób. Raz zakupioną aplikację zainstalujesz na dowolnej liczbie urządzeń. Jasne, na rynku jest wiele serwisów VPN, ale ten jako jeden z nielicznych nie oszczędza totalnie na liczbie komputerów, tabletów, konsol i telewizorów podłączonych pod jedno konto. Surfshark zainstalować można na dowolnej platformie. Wrzucicie go na wszystko, co jedzie na Windowsie, iOSie, Androidzie, a nawet wrzucicie go na Amazon Fire Sticka, podczas kiedy świat coraz chętniej bawi się w ograniczenia treści, geolokalizację, sypanie reklamami oraz pozyskiwanie wiadomości o każdym użytkowniku. Surfshark to wszystko pożera na obiad niczym surowe mięcho. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do linku w opisie. Hasło zmywak odblokuje wam dodatkowe 3 miesiące serwisu za darmo. Płetwa wysoko, mój drogi! Rozmowa z urzędnikiem zaczęła się o dziwo bardzo przyjemnie. O, jaki fajny piesek. O, jaka wesoła rodzinka. Oj, a państwo po takiej długiej, męczącej podróży. I tak przez całych 8 sekund, aż do momentu, w którym urzędnik powiedział, że ma z nami problem. No i lecimy. Nie pojmował, dlaczego dziecko podróżuje na paszporcie tymczasowym. Nie kumał, dlaczego wwozimy pasażera, który nie ma statusu osoby osiedlonej na terenie Wielkiej Brytanii. Dlaczego pies śpi, zamiast interesować się całą sytuacją. On żyje? Potem zaczęło się kilkukrotne wystawianie łapy po te same paszporty, a także nieskończona ilość pytań o powód pobytu w Wielkiej Brytanii. Nasz wesoły nadurzędnik powtarzał się z niektórymi pytaniami tak często, że na którymś etapie pomyślałem, że jest to zwyczajny prank. Może gdzieś tam za szybą stoi typ z kamerą i sprawdza tylko, na którym etapie pasażerom puszczą nerwy. No bo ile razy można pytać osoby o datę ich pierwszego w życiu przekroczenia granicy Wielkiej Brytanii, a także powód, dla którego w tym kraju zostaliście na tak długo. Żona na pewnym etapie nie wytrzymała i zaczęła podniesionym głosem pytać nadurzędnika o podwójne standardy. Dlaczego inne bramki tak po prostu przepuszczają samochody i nie zajmuje im to dłużej niż 3-4 minuty? A tutaj można spokojnie zaparzyć sobie gorącą kawę i wypić ją jeszcze zimną. Odpowiedź urzędnika, przepraszam, nadurzędnika zawsze była taka sama. Nie przekonujecie mnie. A skąd ja mam wiedzieć, że mówicie prawdę? A to tylko wy uważacie, że dziecko jedzie na paszporcie tymczasowym, bo tatuś awaryjnie wyrobił go w ostatniej chwili. Tylko wy uważacie, że po tej stronie granicy macie pracę i dom. Przypominam, że nie ja jestem tutaj osobą przysłuchiwaną. Ja jestem brytyjskim urzędnikiem. To nie ja muszę odpowiadać na wasze pytania. To wy musicie przekonać mnie, że wasz powód wjazdu na teren Wielkiej Brytanii jest właściwy i zgodny z prawem. Aby nieco rozładować sytuację, postanowiłem się odezwać. Ale pan urzędnik niespecjalnie polubił dowcip o Korei Północnej. Rzuciłem jakimś tekstem, że w dzisiejszych czasach chyba łatwiej wydostać się z Korei Północnej, niż przez tę konkretną bramkę wjechać na teren Wielkiej Brytanii. Po 25-minutowej batalii pan urzędnik po raz kolejny wystawił łapę po paszport naszego pasażera, a następnie wyjął z majtek, czy tam z szuflady, wielki hardkorowy stempel. No i coś w tym paszporcie wbił. Osobiście granice Wielkiej Brytanii od 2007 roku przekraczam dosyć regularnie. Po Brexicie ja również uważałem, że nic się w tej kwestii nie utrudniło, ale jak dotąd żaden urzędnik nie wyciągnął przy mnie wielkiego stempla i nie przypierdzielił mi nim w paszport. Tym razem jednak pan urzędnik, przepraszam, pan nadurzędnik, wbił naszemu pasażerowi ostateczną datę opuszczenia Wielkiej Brytanii. Był koniec sierpnia 2022 roku. Urzędnik wymyślił sobie, że nasz pasażer może pozostać na terenie Wielkiej Brytanii na okres 4 tygodni i ani jednego dnia dłużej. No i po tym czasie musi ten cudowny i wyjątkowy kraj w trybie natychmiastowym opuścić. Jeśli tego nie zrobi, grozi mu ekstradycja oraz dożywotni zakaz wjazdu. Czytaj, no ogromna strata mu grozi. Co więcej, przez te 4 tygodnie pasażer musi pozostać pod moim adresem. Nie ma prawa do opieki zdrowotnej i nie wolno mu podejmować na terenie tego kraju żadnej pracy, ani starać się o zasiłki. Ta historia wcale nie musi być prawdziwa. Podobnie jak nieprawdziwa może być ta pieczątka. Od tamtego wydarzenia minęło 10 miesięcy. Od ponad 9 miesięcy nasz pasażer nie tylko wynajmuje sobie mieszkanie na terenie Wielkiej Brytanii, ale ma też stałą pracę, zapisany jest do kliniki lekarskiej i otworzył sobie konto w banku. Jeśli ochrona granic tego kraju polega na strzelaniu jakimś randomowym stempelkiem po paszportach, to nie dziwię się, że ten kraj od wielu lat tonie w lekarzach i ginekologach z Afryki. Ta straszliwa pieczątka z ziemniaka na pewno miała jakieś szczytne założenia. Nie wiem, na przykład skasować Polakowi wszystkie atrybuty bycia członkiem Unii Europejskiej. Przywołać go do porządku? Obudzić w nim szacunek do wyspy? Pokazać, że nie każdy może sobie tutaj tak po prostu wjechać? No tak przynajmniej było według pana urzędnika, który po godzinach sam sobie chyba te stempelki strugał z ziemniaka. Będziesz ze mnie dumny, Borys.
cały kraj będzie ze mnie dumny, nikt nie przejdzie. Powiedzmy, że ja to rozumiem. Powiedzmy, że taki stempelek wstrzelony w środek polskiego paszportu miał skutecznie zatrzymać polskiego chama przed znalezieniem pracy, powstrzymać go przed wizytą u lekarza, no i na miłość boską zatrzymać go przed złożeniem wniosku o benefit. Tak, wiem, na żadnym brytyjskim lotnisku i na żadnej bramce przed Eurotunelem nigdy się z czymś takim nie spotkaliście. Żaden urzędnik nie zatrzymał was z tekstem: ej ty, maksymalnie 4 tygodnie w Wielkiej Brytanii, ani jednego dnia dłużej. Jeśli wam też w paszport wbito takiego potworka, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Napiszcie też, czy zastosowaliście się do instrukcji ze stempelka. Jeśli nigdy was to nie spotkało, to zacznę niebezpiecznie myśleć, że trzymam w ręku unikalny kalafior, który wbito tylko i wyłącznie mojemu pasażerowi. Według pana strażnika granicznego to coś, to taka magiczna pieczęć, która oczyści Wielką Brytanię z ludzkiego nawozu. Czy działa? Działa tak, jak wszystko w Wielkiej Brytanii zazwyczaj działa. Nie działa. Po ominięciu nadurzędnika mieliśmy tak na oko 40-sekundową burzę mózgów. Co dalej robimy? Nikt nigdy wcześniej na brytyjskiej granicy nie wbił nam pieczątki z ziemniaka w paszport. No to co robimy? Czy respektujemy to, co powiedział pan urzędnik i nasz pasażer ostatecznie zrezygnuje z planu pozostania w tym kraju na kolejne lata? Rezygnujemy z szukania mu pracy, mieszkania? Pieczątka mówi jasno. Żadnej pracy, żadnych środków finansowych. Wynocha przed końcem września. A może zdrowo założymy, że to jednak nadal Wielka Brytania. Wszystko w tym kraju pisane jest paluchem po wodzie, a ten urzędnik był po prostu nawiedzony. No i nie uwierzycie, którą opcję wybraliśmy. Czy po Brexicie ciężej tu o legalną pracę? 99% osób powie wam, że no tak, przecież bez statusu osoby częściowo osiedlonej albo w pełni osiedlonej pracodawca nie zaprosi was nawet na rozmowę o stanowisko. No i przyznam wam, że przez pewien czas ja również należałem do tej lekko panikującej grupy osób. Doskonale pamiętam, jak w moim miejscu pracy pewnego dnia cały dział kadr dostał białej gorączki i każdą osobę indywidualnie zaczął molestować o potwierdzenie statusu. Myślałem, że sprawa jest cholernie poważna, ale jak się okazało, nadal jesteśmy w Wielkiej Brytanii. Od przynajmniej 2 lat zastanawiam się, dlaczego skoro Wielka Brytania ma takie katorżnicze restrykcje w przyjmowaniu nowych osób do pracy, to wszystkie pola i fabryki po czubek obsadzone są Rumuno-Bułgarami. Dlaczego po Brexicie wszyscy Polacy, Litwini i Łotysze widowiskowo powyjeżdżali do swoich krajów, ale ich brytyjskie miejsca pracy natychmiast obsypali przystojni 1,50 m w kapeluszu? Rumunia i Bułgaria to przecież jedne z najbiedniejszych krajów Unii Europejskiej. Nie są nawet w strefie Schengen. No i skoro ich nowo przybyli ludzie nie mają żadnych brytyjskich praw obywatelskich i na bank nie mają statusu osiedleńca, to jakim cudem jest ich tak dużo i pracują wszędzie? Cóż, najprościej było uruchomić język migowy, przejść się wśród nich i samemu ich o to zapytać. No i pewnego dnia ruszyłem przez kantynę z pytaniem: dlaczego przeciętny Polak i Litwin jeździ dzisiaj do Niemiec i do Belgii na szparagi? A w tym czasie Bułgar i Rumun nie tylko przyjeżdża do Wielkiej Brytanii, ale w ciągu 3 tygodni ściąga do tego kraju całą rodzinę wraz z niezjedzonym jeszcze psem. No i się dowiedziałem. A następnie całej tej wiedzy użyłem na naszym pasażerze, który do dzisiaj zastanawia się, po co na granicy otrzymał tę pocieszną pieczątkę z ziemniaka. Wracając jednak do wesołych braci Bułgarów. Po wjeździe do Wielkiej Brytanii każdy z nich stara się o status osiedleńca. I robi to dokładnie w taki sam sposób, jaki robiło się to 2, 3, 4 lata temu. W dalszym ciągu odpalasz tę samą aplikację rządową i odpowiadasz na zestaw tych samych pytań co kiedyś. Dlaczego chcesz w tym kraju zostać, żyć i pracować? Jedyną różnicą jest kilka dodatkowych pytań, których w aplikacji 3 lata temu jeszcze nie było. Między innymi pytanie o to, dlaczego o status osiedleńca starasz się tak późno, ale można wpisać tam cokolwiek, jak na przykład modne ostatnio w tym kraju, albo czułem się urażony, że pyta się mnie o to samo, o co pyta się mężczyznę i kobietę. Nieważne. Dziś każdy nowo przybyły do Wielkiej Brytanii, brat Bułgar i siostra Rumunka, zgodnie z prawem składają wniosek o status osiedleńca. No i kij z tym, że tego statusu na 100% nie dostaną. Nie dostaną go, bo nie przepracowali w tym kraju ostatnich 5 lat. Nie pochwalą się w systemie żadną historią podatkowo-kredytową, ale to totalnie nie jest istotne. Najważniejsze, że wypełnione zgłoszenie o status wysyłają online. I już sama ta czynność sprawia, że wszyscy nasi weseli 1,50 m w kapeluszu otrzymują tak zwany certyfikat aplikującego. No i ten certyfikat to tak naprawdę cały klucz do zabawy z brytyjskim systemem emigracyjnym. Certyfikat jest nie tylko oficjalnym potwierdzeniem, że starasz się o status osiedleńca w Wielkiej Brytanii, ale daje ci on dokładnie takie same prawa, jakie ma osoba już na stałe osiedlona w tym kraju. Mając certyfikat aplikującego możesz podjąć pracę, wynająć mieszkanie, iść do lekarza i otworzyć rachunek w banku. Osoba aplikująca o status to w świetle brytyjskiego prawa taki sam obywatel jak obywatel. Oho, minęło kolejnych 5 minut, więc dla dobra swojego i tego kanału dodam monochromatyczny obraz z napisem: ta historia wcale nie musi być prawdziwa. No więc podobnie jak wszyscy Rumuni z fabrycznej kantyny, postąpił też nasz pasażer. Złożył wniosek o osiedleńca, a na czas rozpatrywania wniosku otrzymał certyfikat aplikującego. No i z tym certyfikatem legalnie mógł ruszyć za pracą i za mieszkaniem. Praca oczywiście znalazła się od ręki. Dzięki temu, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, ilość miejsc pracy zrobiła się nieadekwatna do ilości osób zainteresowanych tą pracą. W momencie, kiedy pracodawca zażyczył sobie od naszego pasażera statusu osoby osiedlonej, pasażer pokazał mu certyfikat aplikującego. Czy to wystarczyło? Wystarczyło, aby następnego dnia w sposób legalny rozpocząć pracę. Tak, wiem, macie
trzy pytania. Po pierwsze, czy cała ta historia jest prawdziwa? Dla dobra tego programu dam teraz niebiały ekran z napisem. Opisane wydarzenia mogą, ale nie muszą być fikcyjne. Pytanie numer dwa. Co zrobił pracodawca po znalezieniu w paszporcie stempelka z ziemniaka? No więc wszystkich panikarzy uspokajam. Nadal jesteśmy w Wielkiej Brytanii. Ani w banku, ani w fabryce, ani w okienku na poczcie. Nikt nigdy nie przebija się przez paszport dalej niż do tej strony z uroczym zdjęciem. Myślę, że urzędnik, przepraszam, nadurzędnik pracujący w bramce przy Eurotunelu wyprzedzał epokę, w której żyje. Ludzie na co dzień pracujący w bankach i przyjmujący was na co dzień do pracy są przy nim tacy maleńcy. I nawet gdyby w paszporcie znaleźli pieczątkę z ziemniaka, to myślę, że nie do końca wiedzieliby, co z nią robić. Jeśli widzieli ją w życiu tyle razy, co ja, to nie wiedzieliby nawet, co ona oznacza. No a nasz pasażer, ten naznaczony przez nadurzędnika, po przyjeździe do Wielkiej Brytanii aplikował o pracę łącznie w trzech miejscach. No i każde z nich ograniczyło się do zrobienia ksero wyłącznie tej oczywistej części paszportu. Każde z tych miejsc zaakceptowało również certyfikat aplikującego o status. I to jeszcze bardziej skłania mnie do myślenia, że to, jak ogromne znaczenie ma stempel z ziemniaka w paszporcie, wie wyłącznie urzędnik stemplujący. Na koniec zapytacie też, jak długo na terenie Wielkiej Brytanii można posługiwać się certyfikatem aplikującego. Jak długo taki certyfikat jest ważny? No jak długo rozpatrują wasze podanie? Przecież to takie dziwne, nie? Starasz się w Wielkiej Brytanii o pewne prawa, ale zanim zostaną ci przyznane, zostają ci przyznane. Zanim zostanie ci przyznane prawo do pracy, zostaje ci przyznane prawo do pracy. No cóż, takim certyfikatem cieszyć się będziecie tak długo, jak długo brytyjska biurokracja ustalała będzie, czy przyznać wam status osiedleńca, czy nie. Czasem objawieni urzędnicy potrafią ogarnąć się z tym nawet w 2 miesiące, a czasem zajmuje im to rok albo nawet dłużej. Czasem wysyłają wam drogą mailową jakieś dodatkowe pytania i prośby o jakieś dodatkowe dokumenty, a czasem po prostu miesiącami milczą. To wszystko trwa i w rezultacie, jak na przykład u naszego pasażera, cała procedura ciągnęła się 8 miesięcy. Po tym czasie wniosek został ostatecznie odrzucony, ale jak od wszystkiego w Wielkiej Brytanii, o tej decyzji również można się odwołać. Odwołując się, można napisać coś w rodzaju: a, bo ja przeprowadzałem się tyle razy, że wszystkie dokumenty zdążyłem już pogubić. Korespondencji papierowej, o którą mnie prosicie, nikt w tych czasach już nie trzyma. To wszystko jest takie niesprawiedliwe. I cyk! Kolejne miesiące jazdy na gapę. Bo urząd rozważa teraz, czy podjął w waszym wypadku słuszną decyzję. A co robić w momencie, kiedy nawet odwołanie od decyzji zostanie ostatecznie odrzucone? Cóż, według naszych wesołych 1,50 m w kapeluszu zawsze można złożyć kolejny wniosek online. I przez kolejne miesiące cieszyć się kolejnym certyfikatem aplikującego. W tym kraju z przyznaniem statusu osiedlonego osobie, której kompletnie się nie należy, jest trochę jak z podróżami w czasie. Niby się nie da, ale nauka nie mówi nie. Jak się dobrze zastanowić, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby starać się bez końca. Jak bardzo dziurawy jest w tym kraju system. Powiedzieć, że system pilnowania granic w tym kraju jest ostro popsuty, to jak nie powiedzieć nic. Ale spokojnie, zaoszczędzę wam przy tej okazji gadki o współczesnej medycynie i drewnianych łodziach pełnych lekarzy i ginekologów. Przypomnę wam, że nie jest to też program o współczesnej sztuce. Tak więc daruję wam gadkę o nowoczesnym, unijnym mieszaniu farb. Ciemnych z jasnymi. Zamiast tego opowiem wam, jak ostatecznie w tutejszą machinę udało się pasażera wrzucić na stałe. Zanim to zrobię, to dla dobra tego programu odpalę wielki ekran koloru nowoczesnej Unii Europejskiej i napiszę, że opisana tu historia może, ale nie musi być prawdziwa. Mogła zostać zmyślona na potrzeby tego programu. No więc po kolei, widząc jak bardzo z komunikacją i z kolejnymi decyzjami opóźnia się system emigracyjny, postanowiliśmy naszemu pasażerowi, na którym się tapie, otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą. Przyznam, że nie do końca wiedzieliśmy, co wtedy robimy i liczyliśmy trochę na optymistyczny scenariusz. W tym optymistycznym scenariuszu urząd emigracyjny przez kolejnych 5 lat nie odzywa się do naszego pasażera. Urząd totalnie o nim zapomniał. Na szczęście certyfikat aplikującego pozwala załatwić naprawdę wiele rzeczy. W tym czasie paszport naszego pasażera traci datę ważności. Wyrabiamy nowy, a tym samym po drodze gubi nam się gdzieś stempelek z ziemniaka. No i jeśli po upływie 5 lat nagle odezwie się do nas urząd emigracyjny i poprosi o jakieś dodatkowe dokumenty celem dalszego rozpatrzenia decyzji, to zawsze będzie można jako pomoc wykazać działalność firmy za ostatnie 5 lat, przelewy pieniężne, opłaty za media, takie tam. Tak, wiem, plan jest do dupy, ale lepszego nie mieliśmy. Ale prawdziwy rodzynek wyskoczył w momencie, kiedy postanowiłem pasażera dopisać do swoich rachunków za wodę, gaz, prąd, internet. Dlaczego rodzynek? Bo przypadkiem okazało się, że w brytyjskich wodociągach prawo działa wstecz. Poproszę o ekran koloru Ahmeda. To, co tu mówię, może być czystą fikcją. To opowiadanie mogło zostać zmyślone na potrzeby filmu. Mogło się okazać, że dopisana do rachunku osoba automatycznie w wyniku błędu systemu dopisała mi się jednocześnie do wieloletniej historii rachunku. No i teraz, drukując rachunek za wodę nawet sprzed 12 lat,
pasażer już na nim widnieje. Kumacie, nie? Dziś przez internet dopisujecie do swojego rachunku drugą osobę. I nagle cała historia tego rachunku zmienia się w historię wspólną. Nagle osoba, która przyjechała tu tydzień temu, na rachunkach za wodę widnieje od 15 lat. Zaraz, zaraz, zapytacie. I to wystarczy, żeby dostać status osiedlonego? Na to oczywiście jednoznacznie nie odpowiem. Ale być może nasz pasażer, podobnie jak nieprzebrane ilości uroczych 1,50 m kapeluszu, otrzymał taki status bez problemu. Szczęściarz? Bardzo możliwe. Tylko na tym etapie urzędnik Eurotunelu zapomniał o jednej rzeczy. Być może Wielka Brytania to kraj miodem płynący. Sęk w tym, że Polak nie je miodu, tylko żuje pszczoły! Hej patroni, jak zawsze dziękuję za wasze ogromne wsparcie. Dzięki wam nie spieszno mi jeszcze w stronę Rumpela ani innych serwisów wideo. Jeszcze nie. A dzisiejszy odcinek traktujcie jak opowieść science fiction. Jedną z tych, które mogły, ale nie musiały powstać na faktach. Chciałem tu tylko pokazać, że Polacy nie ginekolodzy i swoje łodzie też mają. A patronami, którzy w tym miesiącu ze swoich kieszeni wyłożyli najwięcej, okazali się Łukasz N. Karol, Roof Done Right LTD, Paweł Kozłowski, Anna Jakubowicz, Jarosław Góra, Grzegorz Włodarczyk, Paweł Gruca, Krzysztof Bryja, Marcin Kapak Kartony, Janusz Pazgan i Adam Pietura. A specjalnie i tylko i wyłącznie dla was pytanie logiczne. Skoro człowiek pochodzi od małpy, to dlaczego wciąż istnieją małpy? Do następnego!